Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku otwieramy paczki, które są wynikiem współpracy z marką Bosch i dokładnie w tym miejscu pragnę podziękować marce Bosch za współpracę, za nadesłanie tych narzędzi, za wyposażenie stalowego warsztatu w narzędzia. Jest to dla nas, było nie było, bardzo duże wyróżnienie, że zostaliśmy przez tą markę zauważeni. Dzisiejszy odcinek to jest tylko unboxing, nie będzie dzisiaj recenzji, natomiast zobaczymy faktycznie, co to są za narzędzia, a Wy widzowie sami podejmiecie decyzję dokładnie, które narzędzia chcecie zobaczyć w formie recenzji, więc piszcie w komentarzach, ja już zabieram się za otwieranie paczek. Mówiłem Wam na początku tego odcinka, że nie będzie recenzji i dokładnie tak postąpię. Natomiast nie pozwolę sobie na to, żebyście oglądali tylko niebieskie pudełka kartonowe. Zajrzymy do każdego z tych pudełek z osobna. Obejrzymy ten sprzęt, zobaczymy dokładnie, co to za narzędzia przyszły nam na stalowy warsztat.
Są to nożyce do blachy, zwane również jako rozdzierak do blachy, różnie stosowane to nazewnictwo. Oczywiście zestaw nie ma akumulatora, ale mamy w komplecie, Bosch o nas zadbał, mamy odpowiednią ilość akumulatorów, mamy ładowarkę, także spokojnie będziemy mogli tym sprzętem pracować. To są, tak jak wspominałem, nożyce do blachy. Bardzo fajna opcja, ponieważ można tymi nożycami ciąć różne złożone kształty. Można przyciąć blachę trapezową. Oczywiście nie jestem dekarzem i nie będę wykorzystywał tego narzędzia przy cięciu blachy trapezowej. Praktycznie chyba nie będzie okazji, ale mam inne zastosowanie na ten sprzęt. Tutaj mamy zestaw akumulatorów oraz ładowarkę. Tak jak wspominałem wcześniej, marka Bosch o nas zadbała. Mamy w zestawie, tutaj akurat w tym zestawie mamy dwa potężne 8-amperogodzinowe baterie plus ładowarka. Natomiast to jeszcze jest nie wszystko, ponieważ dodatkowo baterie mamy jeszcze wyposażone pewne urządzenie, do którego za chwilę przejdziemy. Tutaj mamy również nożyce do blachy, natomiast one są troszkę innej konstrukcji, raczej przewidziane do cięcia blach po prostej linii, ewentualnie po jakimś tam minimalnym promieniu. Również bardzo fajne, ergonomiczne, małe urządzenie i przede wszystkim akumulatorowe. Zawsze marzyłem o tym, żeby pozbyć się przewodów na warsztacie i myślę, że no zobaczymy, jak się będzie spisywać, jak się będą spisywać te nożyce. Będziemy je testować oraz używać tu przy projektach podczas prac na stalowym warsztacie. Szlifierka kątowa 1700 W. Jest to szlifierka sieciowa. Znacie podobny sprzęt, ponieważ korzystam akurat ze szlifierki boszowskiej od bardzo dawna. Na stalowym warsztacie można obserwować pracę właśnie wykorzystując taką szlifierkę. Tutaj mamy sprzęcik nowy, troszkę mocniejszy i troszkę większy. Natomiast szlifierka jeszcze w wielkości takiej, że swobodnie można pracować nią jedną ręką. Natomiast to jest, jak wspominałem wcześniej, urządzenie sieciowe. Kolejne urządzenie jest to, zaraz zobaczymy, co to jest. Tutaj mamy wiertarkę udarową. Kolejna paczka, mamy klucz elektryczny, oczywiście akumulatorowy. Pamiętacie pracę moją przy Jeepie, którego już nie ma niestety. Ten kluczyk by tam naprawdę miał co robić, ale on się nam przyda. Dodatkowo bardzo fajna wytłoczka, którą można oczywiście umieścić w szufladzie wózka narzędziowego.
Tutaj mamy wkrętarkę i dodatkowo dwie baterie plus ładowarkę, czyli już mamy spory zapas akumulatorów i dwie ładowarki jak do tej pory, więc myślę, że do tego sprzętu pracując tutaj w pojedynkę czy w dwie osoby nawet spokojnie mamy zapas prądu w tych urządzeniach. Sprzęt no, wydaje się masywny, wydaje się konkretny. No, jeżeli będziecie chcieli, zrobimy oczywiście jakąś recenzję, zrobimy jakiś odcinek osobny z każdego z urządzeń, jeżeli będziecie chcieli te filmy oczywiście, choć uważam, że jednak najlepszą recenzją jest praca z tymi narzędziami, dlatego ja na stalowym kanale preferuję opcję taką, żeby te narzędzia po prostu pracować z nimi, tak, i poznawać te narzędzia i po czasie dopiero możemy więcej coś powiedzieć o tym narzędziu, dlatego ja od początku stalowego kanału dążyłem do tego, żeby te urządzenia jednak pokazywać, ale w troszkę innej formie niż zazwyczaj to się odbywa w sieci. Tutaj mamy chyba urządzenie, na które naprawdę bardzo długo czekałem. Szlifierka kątowa akumulatorowa. Nie miałem jeszcze okazji pracować takim urządzeniem i powiem Wam szczerze, że no zawsze tęskniłem za tego typu rozwiązaniami bezprzewodowymi, ponieważ no niestety nienawidzę robić dwiema, trzema szlifierkami naraz. Pomimo, że jest to naprawdę najwygodniejsze, to jednak no plątanina przewodów jest tak duża, że zniechęca mnie tego typu praca. Myślę, że z wykorzystaniem tego typu szlifierki ta praca będzie już zupełnie inna. Tutaj mamy jeszcze jeden zestaw, jeszcze jedna wiertarka udarowa oraz zestaw ładowarka plus dwie baterie. Więc tych baterii już mamy chyba 6 plus jedna bateria dodatkowo. W sumie mamy 7 baterii na cały zestaw narzędzi. Chyba, że się mylę w liczeniu, ale przynajmniej 7 baterii. Tutaj mamy wiertarkę udarową. Znacie tą wiertarkę, ja oczywiście zawsze korzystam, jeżeli chodzi o wiertarki tego typu, zawsze do tej pory używałem sieciowej, ale zawsze byłem wierny tej marce, ponieważ jeżeli chodzi o urządzenia, o wiertarki udarowe, ja osobiście uznaję Boscha za najlepszą markę produkującą właśnie tego typu urządzenia. Dodatkowo akumulator, o którym już mówiłem i wspominałem, ten jest akurat 2 amperogodzinny, natomiast zaletą tego akumulatora jest niska waga. Także pomimo, że on jest znacznie mniejszej pojemności niż akumulatory, które mamy tu w zestawie w pozostałych narzędziach, to on na przykład w połączeniu z wkrętarką daje nam możliwość komfortowej pracy niemęczącej. I jako wyposażenie dodatkowe tarcze do cięcia 125 razy 1, czyli tarcze, które ja zazwyczaj używam do cięcia. Te są akurat 115. Nie używam 115, ale skoro są, to pewnie je również będę z nich korzystał.
W zestawie dopakowane były jeszcze tego typu tarcze. Są to tarcze takie dosyć uniwersalne do cięcia drewna zanieczyszczonego gwoździami, wkrętami i tak dalej. Do cięcia rur PCV bądź desek, ewentualnie tworzywa. Nie wiem, nie znam tego rozwiązania, nie znam tego produktu, ale mając go na warsztacie na pewno będę z niego korzystał. Okej, ja już nie przedłużam i będziemy kończyć, natomiast wracając do narzędzi, a bardziej recenzji tych narzędzi, to tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chcecie takie recenzje, jeżeli zaciekawiło Was któreś z tych urządzeń, które dzisiaj zobaczyliście, piszcie w komentarzach, zrobię dla Was specjalnie taką recenzję. Natomiast ja uważam, że recenzja jest mało wiarygodna. Najbardziej wiarygodną recenzją są właśnie filmy, które obserwujecie na Stalowym Warsztacie i od samego początku istnienia Stalowego Kanału, od niemalże pierwszych współprac, które tutaj pojawiały się na Stalowym Kanale, właśnie w taki sposób staram się to prowadzić, abyście sami mogli podjąć decyzję, oglądając filmy Stalowego Kanału, abyście sami wyciągali wnioski i obserwowali te narzędzia w akcji, sami żebyście mogli podjąć decyzję, czy ten produkt jest warty zakupu. Dobra, nie przedłużam. Ja się z Wami żegnam. Tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam Was serdecznie na grupę facebookową, Instagrama oraz giełdę stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!